Ja jestem konserwatywnym liberałem, co wiedzą wszyscy i od lat, i nie muszę sobie żadnej PR-owską metodą nowej twarzy czy maski przyklejać. Jeżeli pan zna ulicę w jakimś mieście, która się nazywa na przykład ulicą in vitro albo ulica swobody seksualnej, to proszę bardzo, proszę pana, ulica stosunku przerywanego, ale ja takich ulic nie znam. Konkretne pytanie, czy jest pan za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa prowadziło projekty prozdrowotne? Do takich projektów zaliczamy in vitro i do takich projektów zaliczamy refundację środków antykoncepcyjnych. No pan nie potrafi na takie pytanie tak bądź nie młodym ludziom powiedzieć? Nie, mi się wydaje, że pan zasadniczo myli się. Nie. Europa, Polska i Warszawa. Ja przepraszam bardzo, ale na temat moich poglądów na in vitro ja jestem za, ale to się nie ma nijak do braku mostu północnego. Na temat środków antykoncepcyjnych podstawowa rzecz, która mi przeszkadza, to rodzaj antykoncepcji w zagospodarowaniu przestrzennym Warszawy. Ja o tym mówię.